sklepie stajenki nie szukaj i do gospody nie pukaj. Z Maryją do nas wejdź, przynieście ze sobą dziecinę. Jest miejsce w naszej rodzinie, dla Boga u nas zawsze otwarte drzwi. Pomagacie rodzicom robić porządki przed świętami? A co takiego robicie? Odkurzam. Pomagam mamie jedzenie zrobić. Pomagam mamie umyć podłogę. Okej, kochani, wiecie, w co ubieramy choinkę? W bombki. I w co jeszcze? W łańcuch. Ale to jest taki łańcuch metalowy, czy jakiś inny? Taki niematelowy. A taki ozdobny, tak? W co się jeszcze ubieramy? Bombki. I co jeszcze? Gwiazdkę. Gwiazdkę. A jakieś światełka są na choince, czy nie? Są. Są. Jakie kolory lubisz najbardziej? Czerwony i zielony. O, super. Gwiazdkę na samej górze. W bombki. W coś jeszcze? W gwiazdę. Ile jest potraw na wigilijnym stole? 13. A dlaczego tyle? Bo trzeba spróbować. Każdej po trochu trzeba spróbować, tak? Dlaczego trzeba spróbować wszystkich potraw na wigilijnym stole? Bo jak się nie spróbuje, to nie wie się, czy są smaczne. I dlaczego jeszcze? Bo są dobre. A próbujesz wszystkich, czy nie? Próbujesz wszystkich potraw? Ja to próbuję. Żeby się upewnić, że jakaś jest źle ugotowana. A co wam najbardziej smakuje z tych 12 potraw w Wigilię? Pomyślę. Okej, poczekam. Co lubisz jeść w Wigilię? Ja lubię spaghetti. Lubicie spaghetti, dobra. A pizzę też lubicie w Wigilię? Ja też, tak. Ktoś zamawia w Wigilię pizzę? Ja. Wow, super. Wątróbka. Sałatka mi najbardziej smakuje, my robimy. Ja robię z mamą. Gulasz. Pierogi z mięsem. Z mięsem. Ja też lubię pierogi z mięsem. A ty? Szaram. A może wiesz, co kładziemy pod stół na Wigilię? Ja wiem. Co kładziemy? Sianko. A po co kładziemy to sianko? Żeby było miękko. Żeby przypominało nam Pana Jezuska. Po co zostawiamy jedno miejsce wolne przy stole? Na kogoś, kto się nie spowie, dzianie syjdzie. Tak. Dla Mikołaja. A może jakiś wędrowca przyjdzie do was? I co, wpuścicie go do mieszkania? Tak. Wpuścicie, bo tego dnia nikt nie może być sam, prawda? Tak. I nie, nieładnie tak nikogo nie puszczać. Jak mieli na imię rodzice Jezusa? Maryja i Jezus. I Józef. Maryja i Józef. Józef i Maryja. Bo przecież było takich trzech króli, wiecie jak oni się nazywali? Czyli ci trzej królowie? Kto wie? Bartek, Adam i Paweł. Maltazar, Darkos i nie wiem kto jest. Baltazar. A jak ci trzej królowie trafili do Pana Jezusa? To pasterzy, a nie... a nie królowie. Aniołki ich zaprowadziły. Podążali za gwiazdą. Gwiazdą Betleja. Betlejem. Zjeżdżali. Na czym zjeżdżali? Na czym? Na chmurach. Słuchajcie, znacie jakieś kolędy świąteczne? Jaką znasz? Lulaj Jezuniu. Lulajże Jezuniu, jaką jeszcze znacie? Triumf Króla Niebieskiego. Wśród nocnej ciszy. Wśród nocnej ciszy. Wśród rącznej ciszy. Dzisiaj w Betlejem. Dzisiaj w Betlejem. Cicha noc. Cicha noc. Nie wiem. Co robicie w Sylwestra?
Wiem szampana. Szampana pijesz? Jakiego szampana? Szybostrowego. A takiego na dzieci, bez alkoholu. A, takiego piccolo pewnie. Strzelam petardami. Strzelasz? Ja, mi tata strzela, a ja patrzę jaki kolor. Idę do sąsiada. Jeszcze pić szampana i wystrzelić petardy. A takie petardy dla dzieci to są niebezpieczne? Ja tylko stoję na podwórzu, tata poszedł, tylko podpalił i tak strzela wysoko aż do nieba. Właśnie, kiedy jest Sylwester? Czwartki. Nie, ale mama mi opowiadała, że na Wigilię zwierzątka mówią. Aha, i można z nimi rozmawiać? Nie. A chciałabyś sobie porozmawiać z jakimś zwierzątkiem? Z chomikiem. Z chomikiem. Ciekawe, co by ci powiedział, jak myślisz? Nie wiem. Życzę Adrianowi Cizio, który buduje się na lipniaku, żeby udała się ta budowa. Adrian, szukaj nas na www.lukman.tv lub na YouTube albo na Facebooku.